Żeby konstrukcja była stabilna, potrzebny jest mocny kręgosłup, przyda się też odpowiedni szkielet. I dziś właśnie o tym szkielecie będziemy rozmawiać. To jest podcast Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dzień dobry, Rafał Molenda, witam w kolejnym odcinku naszego podcastu. Naszym gościem jest doktor inżynier Jarosław Błyszko z Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. Po co są te pręty zatapiane w betonie? Bo w betonie zatapia się różne rzeczy. Można zatopić na przykład siatkę, mówimy wtedy o siatko-betonie. Można zatopić struny i to się nazywa wówczas struno-beton. I wiele, wiele jeszcze innych rozwiązań, na które ludzie, konstruktorzy, inżynierowie wpadli lata temu i stosują do dziś. A głównym materiałem zazwyczaj, bo nie zawsze, jest stal. Stal, która cały czas zwyżkuje, bo sprawdzałem notowania. Zgadza się. A pan wpadł na pomysł, czy genialny, czy też nie, to za chwilę do tego, mam nadzieję, dojdziemy, żeby z tej stali zrezygnować. I te konstrukcje betonowe, na których opiera się zwykle cały dom, wieżowiec, bunkier, były wzmacniane czymś zupełnie innym. Zanim do tego jednak dojdziemy, to po co się to robi? Po co się zatapia w betonie różne rzeczy? Czemu to służy? No to zacznijmy może od początku. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeśli chodzi o szkielet, to jest on potrzebny, tak jak nam jest potrzebny nasz szkielet, do utrzymania całej konstrukcji w pionie. Czyli to skojarzenie z tym szkieletem, kręgosłupem jest właściwe. Zgadza się, tylko że w budynkach mamy elementy, tak zwane elementy konstrukcyjne i tak zwane elementy drugorzędne, poboczne, czy też może niekonstrukcyjne. I balkony? Balkony są elementami konstrukcyjnymi, ale też oczywiście ozdobnymi. Ale mogą być ozdobnymi. Nie muszą, tak. Oczywiście, że tak. Natomiast generalnie konstrukcje czy elementy budowlane to są elementy najczęściej dosyć ciężkie, no i podlegające prawu ciążenia. My musimy się z tym zmierzyć, czyli wybudować szkielet, który pozwoli nam na to, żeby elementy z jednej strony chroniły nas przed wpływami środowiska, słońcem, deszczem, wiatrem, chłodem czy temperaturą wysoką, a z drugiej strony, żeby po prostu pod wpływem siły ciążenia nie spadły nam na głowę. No i to jest właśnie to zadanie stworzenia takiego szkieletu, który będzie utrzymywał te elementy drugorzędne, te elementy podłogi, elementy sufitu czy elementy ścian, takich nazwijmy tak działowych, które wydzielą nam te poszczególne pomieszczenia. No i ten szkielet może być zbudowany z bardzo różnych materiałów. Natura wymyśliła drewno, w końcu drzewo samo w sobie to też jest pewien szkielet do utrzymania korony, liści i gałęzi, więc naturalnym materiałem to są materiały drewniane. Z materiałów, które potem opracowali ludzie, zaczęli z nich korzystać, no to są materiały ceramiczne, kamień, później cegła. I dopiero na końcu pojawiła się stal, a w zasadzie nawet jeszcze trochę później, bo gdzieś tak od początku XX wieku mówimy o rozwoju konstrukcji betonowych. No i beton zyskał ogromną popularność. Jest to w tej chwili najpopularniejszy materiał budowlany. No bo też łatwe do uzyskania. Paradoksalnie tak, bo w zasadzie każdy teoretycznie może wziąć betoniarkę, trochę oczywiście piasku, wymieszać z cementem i mamy konstrukcję betonową. Ze stalą już się tak nie da. Stali sobie to sami prawda. Nie wytopimy. Stali sobie często nawet sami nie jesteśmy w stanie bez specjalistycznych narzędzi obrobić. No bo też stali nierówna, wiadomo, wszystko zależy od domieszki węgla, prawda? Zgadza się, ale nawet sama nawet najgorsza stal to jednak jest materiał twardy, trudny w obróbce. Jeżeli chcemy sobie sami coś wybudować ze stali, no to musimy mieć, przede wszystkim musimy mieć tą stal przygotowaną, tak? Ona musi przyjechać z huty, ktoś ją musi wcześniej wywalcować, to jest skomplikowany proces. Z betonem jest trochę łatwiej, ale no beton nie obejdzie się bez cementu. Ten cement też trzeba wytworzyć i to jest skomplikowany, drogi i energochłonny proces. No ale jednak możliwość produkcji betonu w warunkach
no, domowych, czy może nie tyle nawet domowych, co po prostu w takich warunkach budowy, jest znacznie większa niż możliwość wykonywania elementów ze stali. Stąd też beton zyskał taką popularność, a poza tym no, ma szereg zalet. Przede wszystkim to, że umożliwia całkowicie swobodne kształtowanie formy. Oczywiście ma też swoje ograniczenia, bo ta swoboda formy no, też musi podlegać prawom fizyki. Nie możemy zrobić cienkiego jak papier elementu betonowego. Do pewnych grubości, poniżej pewnego poziomu nie jesteśmy w stanie zejść. No i teraz idąc dalej, jeżeli chcemy, żeby te elementy betonowe były trwałe, no to musimy je odpowiednio wzmocnić. Konstrukcje betonowe praktycznie od zawsze, czy może inaczej, nie tyle konstrukcje betonowe, co w ogóle konstrukcje z materiałów ceramicznych, bardzo często wymagały jakiejś formy wzmocnienia. Proszę sobie przypomnieć budynki, które mają stropy albo ściany wznoszone z gliny. One były wzmacniane czym? Słomą, sieczką. Tak. Jeśli chodzi o stropy, to główne belki były drewniane, wypełnienie z tak zwanej polepy było wzmacniane albo słomą, albo dodatkowym użebrowaniem z gałęzi, czy też z listewek, a potem to wszystko dopiero było wypełniane gliną i te wzmocnienia stanowiły szkielet. Jeśli chodzi o te drobne... Czyli ta zasada od lat się nie zmienia, tylko zmienia się materiał. Zasada się nie zmienia, ponieważ tutaj też nie możemy odejść od fizyki. Na razie nam się to nie udało. Beton jest doskonałym materiałem, jeśli chodzi o przenoszenie oddziaływań ściskania. A jeśli chodzi o rozciąganie, nic na razie na to nie możemy poradzić. Po prostu wytrzymałość na rozciąganie jest co najmniej 10-krotnie mniejsza niż wytrzymałość na ściskanie. Po prostu pęka. Po prostu pęka. I stąd konieczność wzmocnienia tego elementu. Co gorsza, beton pęka nie tylko na skutek jakiegoś działania, że ktoś go chce zniszczyć, że ktoś go złamie, naciśnie, czy nawet pod własnym ciężarem, że się element ugnie i zawali, ale beton pęka też na skutek samych procesów twardnienia i wiązania. Proszę sobie przypomnieć taki obrazek, jak mamy kałuże i wysychające błoto. Ono też w pewnym momencie najpierw jest coraz mniej wody, potem jest szklista powierzchnia, a na końcu kruszy się to w taki plaster miodu. I podobne procesy zachodzą podczas wiązania cementu, podczas twardnienia betonu. Oczywiście nie zawsze. Staramy się tak konstruować proces technologiczny konstrukcji betonowych, żeby to ryzyko pękania, takiego tak zwanego pękania od skurczu, ograniczyć, ale nie zawsze jest to możliwe. Stąd też konieczność wzmocnienia praktycznie każdego elementu betonowego, konieczność zastosowania jakiejś formy tak zwanego zbrojenia. Czyli beton nie rozpręża się i nie pęka dzięki temu, że zatopione w betonie są te metalowe elementy, tak? Rzeczywiście, to nie jest do końca tak, że beton nie pęka. Ale nawet jeżeli pęknie, w środku jest zatopiony stalowy pręt, to konstrukcja w dalszym ciągu utrzymuje swoje parametry. Tak, i teraz, żeby podsumować ten pierwszy tutaj rozdział, to zbrojenie może mieć różną formę. Może być to zbrojenie bardzo drobne, tak zwane zbrojenie rozproszone, często spotykane w tej chwili w obiektach wielkopowierzchniowych. Jak pójdziemy do marketów, spojrzymy na podłogę, to widzimy często stalowe, drobne stalowe druty. To jest właśnie tak zwane zbrojenie rozproszone. Kiedy nie jesteśmy... Czyli to jest ta pierwotna słoma, która kiedyś była w tej glinie zatapiana. Dzisiaj te słomy zastąpiły te drobne stalowe elementy. Tak, oczywiście zmieniła się całkowicie forma i materiał. W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku pójdą naprężenia, to musimy się zabezpieczyć we wszystkie strony i wtedy stosujemy zbrojenie rozproszone. Jest wszędzie, dlatego jest nazwa rozproszone, bo jest rozproszone w całej objętości elementu i ono przeciwdziała właśnie tym drobnym pękaniom, a nawet jeżeli coś pęknie, to się trzyma, powiedzmy, kolokwialnie mówiąc, trzyma się w kupie, nie rozpada się. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakim kierunku będą szły naprężenia rozciągające. No to wtedy sprawa jest prosta. Kładziemy pręty wzdłuż linii, gdzie te naprężenia będą spodziewane. Naprężenia rozciągające, na przykład w belce. Jeżeli mamy długi element, taką zwykłą betonową belkę, naciskamy ją, ona się wygina do dołu, to wiemy, czujemy nawet, może nawet nie tyle wiemy, po prostu to czujemy, że te pręty powinny iść wzdłuż tego elementu. I w ten sposób stosujemy zbrojenie. Tam, gdzie jesteśmy w stanie wyliczyć, przewidzieć,
oszacować kierunek, gdzie to zbrojenie jest potrzebne, tam wtedy to zbrojenie musimy zastosować. A w strefach, gdzie wiemy, że na pewno będzie ściskanie tego zbrojenia, może wcale nie być, albo może być tak zwane minimalne, albo zbrojenie pomocnicze. Przenosimy się na budowę. Mamy piękny budynek, który będzie miał, załóżmy, 10 pięter, apartamentowiec nad Odrą, przecudne okoliczności przyrody. Wszystko jest gotowe, no i szef budowy czeka na transport. I przyjeżdża ciężarówka, która miała przywieźć stalowe pręty do tego zbrojenia. Do zbrojenia. Mhm. A tu nagle okazuje się, że zamiast tej stali przyjeżdża ciężarówka z czymś zupełnie innym. I teraz pytanie do pana, z czym? Bo można, okazuje się, zrezygnować ze stali i wykorzystać coś zupełnie innego. Zgadza się. Rzeczywiście, pojawiły się alternatywne materiały do zbrojenia betonu. Tak jak wspomniane słoma, sieczka, też zresztą stosowane jeszcze nie tak dawno temu jako elementy do zbrojenia betonu, ale pojawiły się materiały z tworzyw sztucznych. Najczęściej są to tak zwane, nazywane prętami kompozytowymi, są to pręty, elementy o kształcie wydłużonych prętów, tak jak stal zbrojeniowa, które są wykonane albo z włókien szklanych, albo z włókien bazaltowych, albo z włókien węglowych, lub też innych, na przykład włókien aramidowych. Czyli są to elementy, które mają pełnić tę samą rolę, którą normalnie pełnią pręty stalowe. No tutaj się wystraszyłem, bo wyobraziłem sobie te włókna szklane, zatopione w betonie. No przepraszam bardzo, ale to są włókna szklane, a szkło jakie jest, wszyscy wiemy. Zgadza będzie się. Będzie większe naprężenie i po szkle, proszę pana. No i właśnie, można powiedzieć nic bardziej mylnego. Przypomina mi się, kiedy miałem 9-10 lat, był taki program w telewizji, który pokazywał jakieś doniesienia najnowsze ze świata. I tam już wówczas, przypominam sobie, był taki wynalazek, gwoździe szklane z jakiegoś hartowanego szkła. I to normalnie funkcjonowało. Mam taką przebitkę, gdzie ktoś pokazywał szklany gwóźdź, który normalnie młotkiem wbijano w element drewniany. I teraz okazuje się, że pręty z włókien szklanych to są pręty, w których włókna, drobne włókna grubości włosa, nawet jeszcze cieńsze, są ze sobą sklejone żywicą. My to znamy, pewnie każdy, kto był chłopcem jako dziecko, chciał zrobić sobie łuk, no to robił go z pastucha elektrycznego. Miałem coś takiego. No właśnie, to jest mniej więcej dokładnie to samo, tylko trochę inne proporcje żywicy, prawdopodobnie na przestrzeni lat zmieniły się materiały. Ale idea jest dokładnie ta sama. Okazuje się, że to kruche szkło doskonale pracuje na rozciąganie. To znaczy nie tak jak szyba czy butelka, którą jak przed chwilą powiedziałem, że to pęka, bo to jest kruche. Jeżeli jest po prostu rozciągane siłą wzdłuż, bez żadnego skręcania, bez żadnego miażdżenia, to osiąga wytrzymałość dwu, a nawet trzykrotnie lepszą niż stal. A koszt wyprodukowania jest niższy. Prawdopodobnie koszt wyprodukowania może być znacznie niższy, bo włókno szklane wykonuje się z kwarcu, a kwarc to piasek, a piasku mamy wszędzie pod dostatkiem i trzeba to tak tylko odpowiednio przetopić i przetworzyć. Prawdopodobnie koszt wykonania tego pręta, wytworzenia, będzie mniejszy niż stali, natomiast no, koszt handlowy jest to jest już inna, większy. Inna to jest zupełnie inna, tak, inna kwestia. Ale pan pracuje nad konkretnym rozwiązaniem, czy bada pan materiały różnej maści? Badam te pręty, które akurat są dostępne handlowo. Najczęściej były to pręty z włókien szklanych, tak zwane GFRP, ponieważ w obecnej sytuacji nie mamy dokumentów normatywnych, które pozwoliłyby projektować tak wprost, że tak powiem, z zachowaniem pełnego, nie chcę powiedzieć bezpieczeństwa, tylko z zachowaniem pełnego komfortu dla projektantów. Mhm. Są wytyczne międzynarodowe, to są tak zwane instrukcje włoskie, kanadyjskie, amerykańskie, japońskie, gdzie to zbrojenie jest opisane i procedura jego stosowania i wymiarowania jest opisana, natomiast no w Polsce jako takiego polskiego dokumentu nie mamy, więc prowadzimy badania, bo jest to jednak no czekając element, na jakieś normy. Jest to materiał nowy, zgadza się. Co prawda, to nie jest coś, co powstało pół roku temu czy dwa lata temu, skoro już tym się handluje, to znaczy, że
ten materiał jest sprawdzony. Bo jeżeli jest sprzedaż, jest popyt, to znaczy, że to działa. W internecie, jak wpiszemy hasło pręty kompozytowe, wyświetla się mnóstwo stron, nawet oferty handlowe, takie, które można zamówić sobie bezpośrednio do domu. Także jakby nie ma problemu w tej chwili dla pojedynczego Kowalskiego z dostępem do takiego materiału. Natomiast cały czas są wątpliwości co do obszaru zastosowań. Jest to w tej chwili materiał, wokół którego narosło sporo mitów. Bo na razie mówiliśmy tylko o zaletach, a nie powiedzieliśmy o kilku istotnych wadach, które być może, chociaż nie zawsze, będą miały no, duże znaczenie dla ewentualnego obszaru zastosowań. Bo taki pręt z włókna szklanego, bardzo wytrzymały, ma też dużą odkształcalność. To oznacza, że zachowuje się, żeby tak przyrównać trochę, jak guma. Mhm. Wyobraźmy sobie, że mamy element betonowy, który wzmacniamy gumą. On pęknie, a ta guma będzie się rozciągać. I tutaj mamy taką samą sytuację, że mamy coś bardzo wytrzymałego, ale o dużym module odkształcenia. Jeżeli zazbroimy zwykłą belkę, zamiast zbrojenia stalowego damy identyczną ilość prętów z włókien szklanych, a nawet w internecie właśnie, tak jak powiedziałem, narosło wiele mitów. W internecie są wprost tabele, które mówią, jak to przeliczyć. To znaczy, masz zaprojektowane zbrojenie z prętami o średnicy 8 mm, to możesz zastosować pręty kompozytowe o średnicy 6 mm, czyli jeszcze mniejsze. Rzeczywiście tak jest? Pod względem wytrzymałości pręta stalowego i pręta kompozytowego, jakbyśmy to przeliczyli, to tak. Mhm. Czyli w idealnych warunkach, jeżeli powiesimy ciężar, masę, jakieś tam obciążenie próbne na pręcie 8 mm i wyjdzie nam na przykład 2 tony, to na pręcie kompozytowym o średnicy Fi6 też możemy powiesić 2 tony i to się nie urwie. Mhm. Ale to jest zupełnie co innego, jeśli zastosujemy to w konstrukcji. Bo okazuje się, że takie pręty o większym odkształceniu powodują większe problemy, jeśli chodzi na przykład o rysy. Bo element betonowy, tak jak na początku powiedzieliśmy, on się rysuje. A to zbrojenie przeciwdziała temu, żeby ta rysa zniszczyła nam element, czy zniszczyła nam konstrukcję. No ale teraz wyobraźmy sobie, że mamy budynek mieszkalny, który, jeżeli jest zaprojektowany ze zbrojeniem stalowym, to dopuszczalne rysy są rzędu 0,3 mm. To są takie rysy, jakbyśmy sobie spojrzeli często na tynk, na ścianę, z odległości powiedzmy metra, dwóch, jesteśmy w stanie je dostrzec. To jest takie drobne pęknięcie. I to nie jest nic groźnego. W konstrukcji żelbetowej to jest normalna rzecz. Mhm. To się może zdarzyć. Najczęściej tego nie widzimy, bo konstrukcja jest potynkowana, wielokrotnie malowana i te rysy gdzieś tam w międzyczasie zanikają. Natomiast to nie jest nic groźnego. I teraz, jeżeli byśmy zrobili dokładnie to samo z prętem stalowym i z prętem kompozytowym, to się okaże, że rysa na przykład w elemencie z prętem kompozytowym pojawi się mniej więcej w tym samym momencie, ale będzie już nie 0,3 mm, tylko będzie miała 1 albo 1,5 mm. To już będzie duże będzie pęknięcie. Będzie ich więcej? Częstotliwość występowania takich rys jest wyższa w tym przypadku? To jest właśnie przedmiotem też badań, bo przez to, że materiał jest dużo bardziej odkształcalny, zachowuje się jak guma, to miejsca powstawania tych rys inaczej się rozkładają niż w takim typowym elemencie zbrojonym stalą. Więc tutaj, czyli ta struktura może bardziej pracować, prawda? Tak, może się w pewnym momencie zdarzyć, że ten element po prostu jakkolwiek będzie wytrzymały, będzie spełniał swoją funkcję pod względem przenoszenia ciężaru, obciążenia, ale będzie nieakceptowalny ze względów wizualnych. Bo nie chciałby pan mieszkać w budynku, w którym będą tak głębokie rysy. No tu jest właśnie pole do dalszych badań. W internecie można znaleźć dużo różnych filmów reklamujących, ale raczej z pogranicza, no nie chcę tutaj nikogo obrażać, ale szarlatanerii. To jest najczęściej wykonywane przez różnego rodzaju amatorów, którzy próbują nam po prostu wcisnąć te pręty jako naprawdę alternatywę zawsze możliwą do zastosowania, a tak nie jest. Nie mamy wprost wytycznych normowych.
musimy opierać się na naszej wiedzy inżynierskiej. Pręty mają dopuszczenie do stosowania, pręty kompozytowe mają dopuszczenie do stosowania, można z nich wykonywać elementy, zresztą można je też kupić nawet w marketach budowlanych, są na przykład siatki posadzkowe z włókien czy z prętami z włókien szklanych. Natomiast bezpośrednio przed naszą rozmową próbowałem podsumować wiedzę, która jest dostępna w internecie. To jest mnóstwo ofert handlowych, ale na tych stronach jest cała masa błędów. Jednostki fizyczne są całkowicie pomylone, objętość podawana w metrach kwadratowych, gęstość podawana w zupełnie innych jednostkach niż to jest przyjęte. Co świadczy o tym, że przygotowywały to osoby, które albo się na tym nie znają, albo też nie można tego wykluczyć, chcą po prostu coś ukryć. Sprzedają nam produkt tak jak osoba, której zależy tylko na tym, żeby ten produkt klient od niej kupił, a nie ma to nic wspólnego z takim rzetelnym podejściem inżynierskim. Także tutaj zdecydowanie należy bardzo uważać. Ale jest naprawdę dużo obszarów, gdzie te pręty kompozytowe znajdą swoje zastosowanie i to już w tej chwili nawet przy tym stanie wiedzy, który mamy. No to ja się domyślam, że chodzi o konstrukcje niskokondygnacyjne, prawda? Tam, gdzie te siły naprężenia są mniejsze. Tak, ale w ogóle o elementy, gdzie na przykład kwestie zarysowania będą odgrywały rolę drugorzędną. No bo weźmy taki, powiedzmy, gwiazdoblok, czyli element umocnienia brzegu morskiego. Jeżeli on jest zazbrojony stalą, no to ta stal tkwi sobie w tym betonie i dopóki woda morska do pręta stalowego nie dojdzie, no to ten gwiazdoblok będzie funkcjonował i ten pręt nie skoroduje. Ale gdy dojdzie, to go zeżre. Ale gdy dojdzie, no to chlorki spowodują korozję. Mhm. A elementy prętów z włókien szklanych na tę korozję są odporne. I nawet jeżeli taki element zarysuje się z jakiegokolwiek powodu, czy na skutek tego, że zostanie, nie wiem, uderzony, czy na skutek tego, że był źle wyprodukowany, ale będzie zarysowany, to nic się z nim nie stanie. Nie ma znaczenia. I w takich na przykład konstrukcjach pręty kompozytowe znajdują zastosowanie. Gdzie jeszcze? Na przykład obudowy tymczasowych wykopów. To znaczy wykonujemy w przestrzeni miejskiej nowy budynek, a obok mamy starą zabudowę. Musimy zabezpieczyć teren wokół przed możliwością obsuwania się gruntu do wykopu. Wykonujemy tak zwaną ścianę opaskę szczelinową, czy też taki system ciąg pali, palisadę. I tam też możemy zastosować tego typu zbrojenie, bo to są elementy tymczasowe. Czasami jest nawet tak, że one są, nie chcę powiedzieć, że usuwane, czy że rozbierane, ale na przykład, nie wiem, przewiercane, wyburzane. To wówczas tam te pręty kompozytowe jak najbardziej znajdą swoje miejsce. Także nie byłbym takim hura optymistą, jeśli chodzi o od razu zastąpienie prętów stalowych prętami kompozytowymi, ale w budynkach o takich mniejszych rozpiętościach, w obszarze budynków jednorodzinnych, myślę, że jak najbardziej. Skupiliśmy się na razie na tym, że z tych włókien szklanych stosuje się, czy wytwarza się pręty zbrojeniowe, ale stosowane są i już wytwarzane, i sprzedawane, czyli wdrożone wprost do stosowania, elementy termoizolacyjne. Okazuje się, że pręty z włókna szklanego wielokrotnie słabiej przewodzą ciepło. Czyli w dzisiejszych wyśrubowanych w naszym klimacie, w naszych warunkach europejskich normach dotyczących ochrony cieplnej budynków, takie elementy, które słabo przewodzą ciepło, są bardzo preferowane. I na przykład powszechnym w tej chwili jest stosowanie łączników termoizolacyjnych do wykonywania balkonów. Takie łączniki termoizolacyjne w najprostszym tłumaczeniu polegają na tym, że jakby odłączamy płytę balkonową od konstrukcji budynku. Może nie tyle odłączamy ją w sensie fizycznym, ale odłączamy ją w sensie przewodzenia ciepła. Tam, gdzie dotychczas była stal, gdzie było dużo betonu, gdzie ciepło mogło swobodnie przez ten beton uciekać na zewnątrz i przez płytę balkonu do otoczenia, tam stawiamy warstwę izolacji. Natomiast, no, żeby balkon nie urwał się, nie zawalił, musimy zastosować dodatkowe pręty zbrojenia, które będą ten balkon utrzymywały przy budynku. No i w tej chwili już dostępne są handlowo elementy właśnie tych łączników termoizolacyjnych, które są zamiast prętów stalowych wykonane z prętów kompozytowych. I one, okazuje się,
mimo tego, że te pręty kompozytowe, że trzeba ich zastosować, jeśli chodzi o powierzchnię, o ilość, o objętość tego pręta, że w sumie jest tego więcej niż stali, to jednak przewodność cieplna jest znacznie mniejsza i takie łączniki są znacznie bardziej skuteczne. No, czyli mało tego, że wzmacnia nam konstrukcję, to jeszcze jest izolatorem, który zabezpieczy budynek przed utratą ciepła. Zgadza się. Być może właśnie tutaj będzie też szerokie pole do zastosowania tych prętów, bo wiem, że poza takimi typowymi już łącznikami balkonowymi, które są gotowym elementem do zastosowania, są też różnego rodzaju właśnie kotwy do kotwienia warstwy betonu elewacyjnego z tą warstwą nośną i one też są wykonane z prętów kompozytowych. Tam nie ma dużych sił, tam nie ma ograniczeń związanych z rysami, z odkształceniami prętów, a główny nacisk jest kładziony na to, żeby to było względnie wytrzymałe i jak najsłabiej przewodziło ciepło. I w tym wypadku te pręty kompozytowe również znajdują zastosowanie. Kiedy te badania mogą być już zamknięte, skatalogowane, określone? W tej chwili jest przygotowywana aktualizacja obecnie obowiązującej od 2010 roku normy i z tego co słyszałem, to może być okres w zasadzie 2-3 lat i powinniśmy mieć jakieś wytyczne normowe naszej normy polskiej, czy też normy europejskiej, wytyczne do stosowania tych prętów kompozytowych. Taka dosyć odległa cezura, bo tak sobie pomyślałem, że gdyby to się udało wcześniej zamknąć, to ta technologia byłaby przydatna i mogłaby być z powodzeniem wdrożona na terenie Ukrainy, gdzie zniszczenia są koszmarne i każda, myślę, nowa technologia i nowe metody budowy i odbudowy by się przydały. Wszyscy obserwujemy, co się tam dzieje, no i trzymamy kciuki za to, żeby ci bandyci z Rosji jak najszybciej się wynieśli. Pręty kompozytowe właśnie są produkowane w fabryce w Ukrainie. Jak chciałem sprawdzić możliwości produkcyjne, strona producenta, no niestety w ogóle strona internetowa Ukrainy w tej chwili nie działała, więc nie wiem jak to teraz będzie wyglądało, no ale miejmy nadzieję, że ten konflikt jak najszybciej się skończy. Doktor inżynier Jarosław Błyszko był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. To jest podcast Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.